Cześć, tu Bartek z Sklepu Poramy i chciałem się z Tobą porozmawiać, jak zarobić 1000, 10 tysięcy, nawet milion złotych na naklejkach właśnie z Twojego domu, z Twojego biura, z Twojego pokoju, z Twojego garażu. Gdziekolwiek jesteś, możesz zarobić kupę kasy tylko dlatego, że ogarniesz pewien system. Jeśli jesteś w stanie wykonać produkt, który się sprzeda, który jest atrakcyjny dla klienta, to może zarobić naprawdę kupę kasy, naprawdę nie wychodząc z własnego pokoju. Jak to zrobić? To jest już inna kwestia. Zależy, co potrafisz robić, jak to potrafisz robić, ile czasu ci to zajmuje, ile pieniędzy musisz wydać, ale na pewno musisz przyjąć tą uwagę, że to nie będzie już. To nie jest na już, to nie jest na jutro. Możesz zarobić milion złotych, ale to się rozciągnie w czasie. Bo może, nie wiem, jeśli jesteś w stanie zarobić na jutro już milion złotych, to naprawdę skontaktuj się ze mną, bo bardzo bym chciał wiedzieć, jak ty to zrobiłeś. Może powiem, jak wygląda mój system sprzedaży, jak wygląda to, jak produkuję i jak pokazuję to klientom, to co właśnie wykonuję, to co właśnie robię. Po pierwsze, jest to moje hobby. Ja to lubię robić. To nie jest tak, że ja to muszę robić, ja muszę zarobić na pizzę, takie wszystkie rzeczy, co tu są, jeszcze tam, gdzie jest to poukrywane. Nie, to jest dla mnie hobby, ja to lubię robić. To jest po pierwsze. Po drugie, mam jakieś takie skille, jak na przykład obsługa komputera, obsługa urządzeń, jakieś tam języki programowania. To jest dla mnie wszystko logiczne, wiem jak się tego używa. Jeśli nie wiem, to wiadomo, zawsze się ktoś znajdzie, czy nawet na YouTubie jakieś tam filmiki, wiadomo, instruktażowe i jest jakaś ta baza tego know-how, czyli wiedzieć jak, żeby to popchnąć dalej, nie? Zacznijmy od produkcji, od zrobienia wzoru, od zrobienia naklejki i pakowania jej i wysyłki. Więc tak, po pierwsze, naklejki wszystkie produkuję zawsze i zawsze produkowałem u siebie w domu. Gdziekolwiek mieszkałem, tam zawsze je produkowałem. Czy to 5, 10, 15, 100 czy 300, obojętne. Zawsze to było u mnie w domu. No, był jeden taki system, że wyjechałem do Anglii, nie miałem plotera, więc wysyłałem do konkurencji te zamówienia, które dostawałem, ale nie było to zbyt dobre, bo ponieważ konkurencja zabierała tego klienta automatycznie. To się działo naturalnie, nie miałem w ogóle z tym problemu. Musiało się tak stać, byłem po prostu na pozycji straconej, tak? Ale po pewnym czasie zakupiłem własny ploter, zacząłem go używać u siebie w domu i robić własne naklejki, samemu je wysyłać do klientów i tak to z początku działało. Dzisiaj jest kompletnie tak samo. Robię swoje naklejki w domu, wysyłam je pocztą do klienta, albo czasem klient sobie przyjeżdża, to zależy, jeśli jest niedaleko, no to zawsze zapraszam. W sobotę, niedziela nie ma problemu przyjechać i albo nakleić, albo choćby odebrać naklejki. No i wiadomo, najpierw jest jakiś projekt, jakiś pomysł, szkic. Ten szkic się przetwarza, robi się z niego wzór na naklejkę. Tą naklejkę robię sobie na przykład w Corel Draw albo w Inkscape'ie, następnie w takim starożytnym już w sumie programie SyncCAD, dobrze mówię? Nie, ArtCAD, gdzie ten chiński program, bardzo, bardzo tani, licencja, lifetime i w ogóle. W tym to wycinam i następnie obieram, wiadomo, to, co jest niepotrzebne. To się wyrzuca, zostaje tylko ten kształt, który chcę na końcu otrzymać, tak? Naklejki są następnie pakowane, ewentualnie jeszcze czasem robię zdjęcie, wysłać klientowi, żeby klient widział, że tą naklejkę mam, żeby widział, że to nie jest kupowanie takiego kota w worku, tylko taką naklejkę faktycznie, że ją wykonałem z tego wzoru, co się umówiliśmy. I jestem gotowy ją do wysłania. Następnie albo jest wysyłka za potwierdzeniem, może nie potwierdzeniem, za podpisem lub z numerem trackingu, bo niestety w Anglii nie ma takiej opcji, żeby coś wysłać za pobraniem.
To jest taki wynalazek tylko polski, gdzie wysyłasz produkt najpierw, a pieniądze dostajesz, kiedy klient zapłaci przy otrzymaniu tego produktu. Niestety w Anglii tego nie ma. Tutaj nikt się w takie rzeczy nie bawi. Po prostu jest PayPal, płacisz na przykład PayPal, płacisz przez PayPala za produkt. Tam możesz, ten dostawca może zakupić przesyłkę i automatycznie może dostać numer do śledzenia paczki. I taki numer, taki numer trackingowy, jeśli PayPal widzi, dostaje informację od Royal Mail, że od punktu A do punktu B ta paczka doszła, to teoretycznie produkt został wysłany, tak? Ale w momencie, jeśli nie ma tego potwierdzenia, że paczka doszła, a ona na przykład wróciła, bo tracking tak pokazywał, klient od razu dostaje te pieniądze. Dostaje z powrotem, bo powiedział, zrobił tylko claima, że on tego nie dostał. PayPal to widzi, i Royal Mail to potwierdza i klient dostaje kasę z powrotem. Działa to bardzo dobrze, ale no niektórzy potrafią naciągać, że jeśli nie ma tego trackingu, a paczkę wysłałem, znaczy nie paczkę, tylko list, bo paczkę to zawsze biorę z trackingiem. Jeśli to wyślę i klient powie, że on tego nie dostał, to automatycznie PayPal mu wróci pieniądze. To też jest na mojej kwestii, że wiem, jeśli kogoś znam, nie ma problemu wysłać bez trackingu. Jeśli kogoś nie znam, robię to, wiadomo, na własną odpowiedzialność, ale też nie liczę na to, że ludzie będą oszukiwać. Zdarzało się, że wysłałem do Indonezji naklejkę, która podobno nie doszła, ale ona również też nie wróciła. No to albo ktoś ją zakosił, nie, na poczcie, albo ona faktycznie gdzieś tam wypadła, albo doszła w inne miejsce. To już tam pal licho, nie? Ale tak to wygląda, jeśli chodzi o produkcję, którą robię w domu. Wysyłkę również robię z domu. Kupuję sobie takie przez PayPala, kupuję sobie przesyłkę i mogę wydrukować sobie taki bloczek, który po prostu sobie naklejam na kopertę i to jest gotowe do wysyłki. Ja to rano, no nie dzisiaj, dzisiaj jest niedziela, ale jutro rano, podejdę sobie, tu mam niedaleko taki skrzynkę na listy, tak? Wrzucam to sobie do skrzynki na listy i tam o którejś godzinie przechodzę sobie listą, zabiera cały ten worek i to jedzie w świat, tak? I na przykład, żeby nie było widać adresu, tu jest taki QR code, czyli po prostu to jest zeskanowane i tam gdzieś w Royal Mailu oni wiedzą, że widzą to w systemie, kiedy to kupuje i widzą to w systemie, kiedy zostanie zeskanowane, kiedy zostanie odebrane tam na jakimś głównym ich głównej siedzibie, czy jakieś tam na magazynie. Nie wiem, jak to działa, nie widziałem tego nigdy, ale no tak to musi działać. Jeśli tu jest ten kod, to muszą to używać. Nie drukowałbym tego, nie daliby tego w bloczku, gdyby to było nieużywane. Chyba tak? To powinno być logiczne, że to tak to działa. Więc taki list jest, na przykład jeśli ktoś zrobi dzisiaj zamówienie, teraz jest akurat 8 rano, ale jeśli ktoś zrobi zamówienie do 18, ja jestem w stanie wykonać to, zapakować i następnego dnia rano wrzucić taki list do skrzynki. Więc jest to taki system, co bym powiedział, bardzo, bardzo łatwy dla mnie. Znaczy z początku to tam coś były problemy, bo nie wiedziałem, nie miałem styczności wcześniej z Royal Mailem, ale w końcu to ogarnąłem, tutaj się płaci PayPalem, szas, pras, gotowe. Nie trzeba w ogóle iść tam na pocztę, gdzie ta angielska poczta jest kompletnie inna niż ta polska. Tam nie ma takich smutnych pań, smutnych panów, którzy stemplują te koperty i narzekają, że 8 godzin tak stemplują. Nie, tam nie ma takich ludzi. Tam się przychodzi tak w sumie do każdej angielskiej firmy i mówi good morning, how are you, albo my duck, jeśli są jeszcze takie starsze osoby, które wiedzą, które używają tego my ducka. I jest to kompletnie inne życie, inny system, inne podejście do człowieka, do klienta i tak dalej. Ale to nie o tym. Naklejkę od momentu, kiedy klient złoży zamówienie, czy to przez stronę moją, czy to przez eBaya, czy po prostu napisze mi na priv, że chce taką naklejkę,
To od tego momentu do momentu wysyłki wszystko robię w domu. Wszystko robię sam. I jest to po pierwsze oszczędność, bo nie płacę nikomu za wykonanie tego. Ewentualnie kupuję tylko ten materiał, ale materiał zużywa się bardzo wolno, bo jeśli kupię całą rolkę, a taką metelkę mam jedną do wykonania, to jest to koszt parudziesięciu pi, co jest to bardzo niski koszt. 50 pi, 60 pi kosztuje najtańsza wysyłka, no to mamy już 60 pi. Na taką naklejkę można sprzedać za 2, 3, 5, 10 funtów, zależy jaka to jest naklejka. Wiadomo, ten koszt rośnie wraz z wielkością tej naklejki. Raz materiał, dwa mój czas, który muszę poświęcić na to, żeby przygotować taką naklejkę. A trzy, no to również ta wysyłka naklejki, która jest droższa, im paczka jest ciężejsza lub większa, lub to i to. Jeśli chodzi o zamawianie materiału, to jest to również bardzo proste, bo jest firma w Anglii, chyba tylko jedna, więcej żadnej takiej firmy nie widziałem, która handluje takimi rzeczami. Działają naprawdę świetnie, ponieważ jeśli wieczorem w niedzielę zamówię coś u nich na stronie, dostaję potwierdzenie w poniedziałek rano, że to już jedzie. To trwa naprawdę 5 godzin od weekendowego zamówienia. Znaczy, no, jeśli w sobotę, to wiadomo, to jest dłużej, nie? Ale jeśli budzę się o 8 rano, 9 rano w poniedziałek, przykładowo mówiąc, to oni już mają to. Oni to już wysyłają. Oni to wysyłają kurierem, to kosztuje jakieś od 6 funtów, w zależności też od wagi, ale przy 100 funtach zamówienia oni mają wysyłkę za darmo. Więc działałem bardzo fajnie, bo wchodzisz na stronę, wybierasz sobie co potrzebujesz, dodajesz do koszyka, płacisz znowu PayPalem, co ten PayPal naprawdę robi taką robotę, że wcześniej nie miałem w życiu. Nigdy się nie spotkałem z takim systemem płatności, który działałby tak dobrze i był tak szybko, który działa tak dobrze, to znaczy szybko. Większość ludzi to ma, firmy tego używają, to jest bardzo ważne. Można płacić PayPalem przez eBaya, Etsy, jeszcze na pewno jakieś inne mniejsze strony. Na mojej stronie również można zapłacić PayPalem. Można zapłacić PayPalem, można przelać na konto w brytyjskim banku albo w polskim banku. Także są trzy opcje i myślę, że więcej nie będę dodawał, bo to są już opcje jakieś takie wydziwiane, których mało kto używa. Jakieś tam dotpeje, sreje, bajery, szmery. Nie, tego ja nie chcę mieć na stronie, bo raz obciążę tę stronę, a dwa robi takie trochę zamieszanie, bo nie chcę mieć jakichś takich systemów, które nie wiadomo skąd pochodzą, są według mnie nieprzetestowane, nie wiem czy działają. A tak mam proste przelewy, mam PayPala i wiem, że to działa. Przez PayPala mam na przykład potwierdzenie, jestem pewny, że nikt mi pieniędzy na przykład nie buchnie stamtąd, albo no. Jest zawsze to z trackingu, jest to w jednym miejscu, prawda? Jest to jeden system, gdzie ludzie mi płacą, widzę ile zarobiłem, ile wydałem, ile na co wydałem. Jest cała historia, tak? Z całego roku sobie zbieram to wszystko do kupy i tam akountantowi wysyłam. Tak więc to jest to bardzo dobry pomysł, nie? No i na początku powinno być, skąd wziąć pomysł na taką naklejkę? No, ja już nieraz się przejechałem na tym, że. To znaczy się, że sam wymyśliłem jakieś hasło, jakiś wzór i chciałem to sprzedać, ale niestety to nie działa w ogóle. Znaczy, nie działa to w ogóle na moim stadium, że tak powiem, rozwoju tej firmy, bo ludzie nie znają tego, nie wiedzą skąd to się wzięło, nie wiedzą do czego to się tyczy i oni nie są w ogóle tym zainteresowani. Ludzie są zainteresowani tym, co jest popularne. To, o czym się mówi, to, co śmieszy, to, co martwi, to, co łączy ludzi, takie rzeczy ich interesują i takie naklejki chcieliby mieć dla siebie, czy tam na ścianie, czy tam na samochodzie. Nad naklejką i powiedzmy, jest to 10 godzin, to może się to przełożyć na kompletnie żadną sprzedaż.
bo po prostu ludzie nie chcą tego, bo to co mi się wydaje fajne, dla drugiej osoby muszę być kompletnym dnem. Rozumiecie mnie? Czasem tak jest. Jeden lubi czerwone, drugi lubi zielone. Jeden lubi Ferrari, drugi lubi Porsche, więc bez sensu robić naklejki dla Ferrari, skoro ci, co mają Porsche'a, tego kompletnie nie kupią, nie? A ja bym chciał obydwu ugryźć, że tak powiem, obydwu ugryźć, żeby obydwoje zamawiali jakiś konkretny wzór. No i skąd te pomysły się biorą? Biorą się oczywiście z internetu. Czy to z Facebooka, czy to z Instagrama, czy to z Google, czy to z YouTube'a, albo na przykład po prostu od konkurencji. Tylko teraz tak, pomyślisz, no pewnie kopiuję pomysły konkurencji, bo sam nie może niczego wymyśleć. No niestety, cały ten biznes naklejkowy opiera się na tym, żeby znaleźć ten wzór. To jest nieistotne, do kogo on należy, bo niektórzy po prostu biorą, kopiują, wklejają do siebie i mówią, znaczy nie mówią, po prostu jeśli jest firma, zaraz dam przykład jaka, znaczy to nie jest firma, ale to jest logo. Jest firma, która zajmuje się, powiedzmy w tym momencie, produkcją pieczywa, ale na przykład mają bardzo fajny wzór, który świetnie pasuje na ścianę, na jakiś chlebak, do kuchni czy coś takiego, tak? Ich wzór się podoba i na przykład ludzie przychodzą, pytają się, ty słuchaj, a zrobisz mi taki wzór, przesyłają zdjęcie, logo takiej firmy, nie? No i ja teraz sobie tak myślę, kurde, ale przecież ja wiem, że to jest tej firmy, to logo, nie? I mówię gościowi, a słuchaj, to jest to logo tej firmy, nie? A on mówi, co się przejmujesz, przecież to nie jest żaden problem, jaki to jest problem, zrobisz to dla mnie i tam nie ma problemu, tak? Tak to niestety działa w większości firm naklejkowych. Bo zawsze się znajdzie ktoś, kto chce Monster Energy, zawsze się znajdzie ktoś, kto chce logo na motocykl, czy to marka, czy to model. Rozumiecie, jeśli ktoś ma podrapane, to sobie nakleja takie logo, taką nazwę na swój motocykl i ma prawie nówkę, tak? Ale to wiadomo, nie jest oryginał. To trzeba od razu powiedzieć, to nie są oryginały, to jest zawsze kopia. To jest kopia nawet czasem kopii, ale to już nieistotne. O co mi chodzi, że w całym tym biznesie nie ma takiego czegoś, że ktoś, są po niektóre przypadki, ale to i tak wam udowodnię, że to i tak nie jest ich pomysł, tylko jest to skopiowane z innego wydarzenia, z innego wzoru i z jakiegoś politycznego albo z jakiegoś wydarzenia po prostu. Więc zawsze jest to czyjś pomysł, ale przeniesiony w formie naklejki, jakieś grafiki, które sobie może ktoś przykleić, bo ponieważ zazwyczaj jest tak, że tego nikt inny nie robi. To jest najlepsza nisza, to wiadomo, że jeśli tego nikt nie robi, a ktoś to zacznie robić, zacznie na tym czerpać kasę. I o to w tym chodzi. Niestety. Ale firma, która produkuje takie pieczywo, nie zajmuje się robieniem naklejek, tak? I teraz ten, co robi naklejki, może iść do tej firmy, powiedzieć mi, ej, słuchajcie, macie zajebiste logo, nie? Macie tak fajne logo, że ludzie się pytają mnie, czy im to zrobię, nie? A oni mówią, nie, to jest nasze logo, nas to nie interesuje. I teraz jest taki dylemat mały, że jeśli dla mnie jest to naprawdę, no, takie strzelanie sobie w stopę, tak? Robisz sobie bułki, masz fajne logo i nie chcesz tego loga rozpowszechniać, bo ty robisz bułki. Takie zamknięte, wiesz, takie klapki na oczy, nie? Tutaj ci gościu przychodzi i mówi, słuchaj, ja twoje logo mogę sprzedać, nie? To jest kurwa reklama dla ciebie, nie? Ale on tego po prostu nie chce. On mówi, że to jest bez sensu, nie widzi w tym żadnego sensu. A kto by tam naklejki sobie naklejał na ściany, nie? Ale przyjdzie do domu i żona mówi, ty słuchaj, kupiłem na eBayu czy tam AliExpressie takie naklejki, tutaj z kim przyjadą i pisze na ścianie, w tym domu są jakieś zasady, srety, pierdety, nie? Rozumiesz, o co chodzi? Tutaj jest taka masa pomysłów, które można zrobić na ściany, które można zrobić na samochody, że głowa naprawdę mała, nie? Tylko trzeba je znaleźć. Trzeba znaleźć to, co właśnie ludzie chcą. To jest tak trudne, że prawie jak dla mnie rzadko mogę przetestować ten wzór, czy to ludzie będą chcieli, bo z pomocą tutaj przychodzą social media lub eBay. Teraz dla przykładu. Znalazłem kiedyś na eBayu, szukałem specjalnie pomysłu,
co bym mógł sprzedać na eBayu, żeby po pierwsze widział, co się sprzedaje, jak to wysłać, gdzie to mogę sprzedać, znaczy się do którego kraju, nie? I ile na tym zarobię. No i wchodząc po takim eBayu, oczywiście nie angielskim, tylko tym ogólnym, nie? Szukałem naklejek, które po pierwsze są śmieszne. To jest według mnie pierwszy taki pomysł, co się sprzeda. Nie? Musi być to śmieszne, tak? Po drugie, musi być to łatwe wykonanie. Czyli nie na tyle łatwe, tylko to musi się dać wykonać w sposób wycinanej naklejki, żeby było to choćby kojarzone z tym oryginałem. Niektóre rzeczy się nie da zrobić, tak? Ale niektóre rzeczy się robi bardzo łatwo i mówię tak, śmieszne, bardzo łatwe do wykonania, 3, łatwe do wysyłki i 4, nikt tego nie robi. Albo przynajmniej mało osób to robi, tak? I teraz znalazłem na eBayu naklejkę, która jest wysyłana z Niemiec. To była naklejka Fake Taxi. Fake Taxi to jest, wszyscy wiadomo, no wszyscy o tym, znaczy, no wszyscy, ja na pewno wiem, to jest strona po prostu porno, tak? Oni mają to swoje logo, tylko to nie jest logo, przynajmniej tak widzę, jeśli widzę po stronie czy w Google'ach, nie jest to wzór zastrzeżony do kopiowania. Jest to tylko jakiś autor wykonał te logo i jest on na samej stronie. No i teraz sobie myślę, ale takie Fake Taxi to jest w sumie fajny pomysł, nie? Myślę sobie, raz, Fake Taxi, no to wiadomo, jeździ gość taksówką i tam, wiecie, nie? I zarabia pieniądze, że tak powiedzmy. Raz, że jest to fajny pomysł, że to jest Fake Taxi, że to jakiś tam taksówkarz niby jeździ, a dwa, większość z was miała taką sytuację, że woziła swoich znajomych, nie? Więc wozisz swoich znajomych, nie jesteś taksówkarzem, ale myślisz sobie, kuźwa, to jestem taką taksówką, nie? No to sobie myślisz, że jestem Fake Taxi, nie? No i można sobie takie coś nakleić. No i jeśli takie coś sobie naklejesz na samochód, ludzie to w korku zobaczą, czy tam na Facebooku dostępisz taką naklejkę, sobie przykleiłeś, od razu się brechtają, nie? Kulają po ziemi, bo wiedzą, że to jest porno strona Fake Taxi i sobie ktoś to głupi jakieś nakleje, nie? Ale to właśnie o to chodzi. O to chodzi, żeby to było śmieszne, żeby to ludzie rozpoznawali. I jest to właśnie takim kluczem do sukcesu, że wiesz, od razu widzisz po tym, przynajmniej ja zauważyłem, że jest w tym moc, nie? W tej naklejce. Tylko co na eBayu znalazłem, że robiła to tylko jedna osoba, jakaś firma z Niemiec, tak? Sprzedali coś chyba 54 sztuki. Ja ich sprzedałem 180 czy 200 nawet przez tego eBaya, bo zrobiłem po pierwsze, dałem wybór wielkości, 2, dałem wybór sposobu wykonania i 3, dałem światową wysyłkę. To się rozeszło po całym świecie, tak? Tylko jeśli to było łatwe do kopiowania, jeśli to było łatwe do wykonania, co wcześniej powiedziałem, było to śmieszne i było to sprzedawalne, co ludzie chcieli, to bardzo szybko znalazły się inne osoby, które również to zaczęły kopiować. I w tym momencie wejdź na sobie na eBay, zobacz, ile osób sprzedaje naklejki Pay Taxi. A pół roku temu chyba, czy to było rok temu, nikt tego nie sprzedawał w Anglii, nikt tego nie sprzedawał w Polsce, a w tym momencie prawie wszędzie to jest, nie? Nie mówię, że to się wziął ode mnie, tak? Tylko ja widziałem, że jest taki wzór. Ja stwierdziłem, że muszę go skopiować, żeby zobaczyć, jak się sprzedaje na eBayu. I dwa, że no, było to całkiem śmieszne, bo do dzisiaj się ludzie, mam też jedną na swoim samochodzie, ludzie się śmieją, ty wiesz, co to jest to Fake Taxi, ty wiesz, co to jest, ty wiesz, jaką ty naklejką jeździsz? Mówię, no pewnie wiesz, że wiem, sam ją zrobiłem i widziałem, co to jest za strona, nie? Więc jest to takim ja to przestałem sprzedawać, bo no raz, że to jest czyjeś logo, ale dwa, no, że jest masywna konkurencja i nie jest to, czego chcę, nie? Bo teraz przechodźmy do meritum. Ja chcę mieć jedną naklejkę, może być więcej, nie? Ale ja chcę mieć chociaż jedną naklejkę, która jest śmieszna, ludzie będą ją chcieli, ludzie będą ją rozpoznawać, będą się z nią utożsamiać, będzie jakieś po prostu przesłanie za tą grafiką tej naklejki. To mi pozwoli zarobić naprawdę taką kasę, że no nie potraficie sobie wyobrazić.
Tylko teraz, jak to zrobić, jaki to wzór jest, nie mam pojęcia. Może z czasem, może moje logo dostanie jakieś wartości, bo ludzie będą wiedzieli, nie mam pojęcia. Nie wiem, czy by ktoś takie coś chciał na swoim samochodzie, nie mam pojęcia. I jeszcze nie wiem, czy by ktoś za to zapłacił. Raczej ja bym musiał zapłacić, żeby ktoś jeździł z moim logo na swoim samochodzie. Ale no, jest to taki właśnie taki klucz, taki główny problem. Zrobić taką naklejkę, żeby to wszyscy chcieli. I to tyle. To jest tyle, to jest tak proste, ale jak to wykonać, nie? Więc raz, jeśli zrobiłbym taki wzór, musiałbym to wrzucić na social media, wrzucić na eBay, sprawdzić, jak to się sprzedaje, sprawdzić, jak się ludzie zachowują przy tym, jak na to patrzą, jak się z tym utożsamiają i wtedy będę wiedział, że to jest to. Że to jest ta naklejka, to jest ten wzór, który pozwoli mi zarobić 1000, 10, milion, obojętne ile pieniędzy. Bo może ci się wydawać, gdzie milion złotych na naklejkach, no pewnie to za głupek, nie? To się da zrobić. To się da zrobić. Przejdź się po domu swoim i zobacz, co w domu masz. Zobacz. Ja tu mam, akurat wycieram nos, bo nie mam na, znaczy papier toaletowy zawsze w domu jest, nie? I wycieram sobie do tego nos. Tak? Robię sobie chusteczkę, taką wycieram nos. Tylko teraz o co chodzi? Od kiedy? Kiedy pierwszy raz widziałeś papier toaletowy? Dawno temu, nie? Albo jeszcze wcześniej, nie wiem. Jest to tak od dawna w domu, że musisz stwierdzić, że ktoś robi na tym porządny biznes, nie? Bo nie możesz się, nie możesz użyć, znaczy kiedyś jeszcze były gazety, nie? Jeśli pamiętam, zawsze się kupowało tą gazetę, później można było albo spalić, albo wyrzucić, znaczy to raczej nikt nie wyrzucał, albo użyć właśnie jako tam wychodku, tak? I to, o czym mówię? Jest to całkiem tanie, bo cała paczka kosztuje chyba 15-20 zł, jeśli się nie mylę. Nie wiem, no nie mam pojęcia, no to koszty, po prostu idę do sklepu, biorę, bo potrzebuję, tak? To jest właśnie to. Biorę, kupuję, bo potrzebuję. To jest dobry właśnie pomysł. Albo, że coś jest śmieszne, albo, że coś potrzebujesz. Że coś, tak, to na przykład rozwiązuje problem. Pewien problem to rozwiązuje, tak? Jest to pewnym produktem. No, o czym mówię? Wyprodukowanie takiego papierku to jest zapewne parędziesiąt groszy. Tak samo jest z naklejką. Tylko teraz trzeba znaleźć ten wzór. Co śmieszy, albo jest potrzebny ludziom. Potrzebny, no na przykład, jeśli kojarzysz, w Anglii są takie literki L albo P na białym tle na samochody, że jeśli jest albo praktykujący, czy tam uczący się, to on taką naklejkę potrzebuje na samochód. Tylko taką naklejkę jest bardzo łatwo zrobić. To nie jest problem do podrobienia. Znaczy do podrobienia. Po prostu bierzesz jakimkolwiek ściągę, bierzesz P, bierzesz białe tło, pyk, ciach, gotowe. To jest tak proste, że aż mi się tego nawet nie chce robić. A może bym nawet takie sprzedał, gdybym zrobił je swoją metodą, bo to są zazwyczaj drukowane, a może gdyby ktoś chciał wycinaną, może inną czcionką lub inny kolor, nie mam pojęcia, może to przetestować, może to jest dla Ciebie pomysł, nie wiem, chcesz to spróbuj. Nie, do czego dążę? Raz, niski koszt wytworzenia i całkiem spory koszt sprzedaży. To znaczy się, powiedzmy 20-30 pi za wykonanie, nie licząc swojego czasu, bo tego w ogóle nie liczę, nie? Koszt 30 pi za wykonanie, a sprzedaż za 2 albo 3 funty. Jeszcze w tym jest wysyłka. No możesz, to zależy, nie? Możesz zapłacić za, znaczy możesz kogoś obciążyć za 3 funty, możesz kogoś obciążyć 5 funtów. To zależy tylko od ciebie, od wielkości i tak dalej, tak? Jeśli sprzedaż za 15, to jest super, nie? Ale o co mi chodzi? Że jest przebicie kosztu do ceny. Naklejki są po 5 zł na przykład, po 10, czy tam po funta, 2 funty, 5, 15 funtów, różnie bywa, nie? Ja tutaj mam naklejki, który mi ostatnio zapłacił 3 funty za sztukę, 5-centymetrowe takie. Więc koszt jest, tam chyba jest 50-65, nigdy tego nie liczyłem, ale na oko to jest tyle. Z prądem, z materiałem i tak dalej, tak? Więc
Jeśli myślisz dalej, że 1 000 000 złotych to jest nieosiągalne przy takim niszowym, przy takim małym zapotrzebowaniu naklejki, jesteś, myślę, w błędzie, bo ja wierzę, że to jest wykonalne. To jest wykonalne, tylko właśnie brakuje pewnych rzeczy. Brakuje tego wzoru, który mógłbym wykonać, może niełatwo, mógłbym na tym się pomęczyć, wypocić i tak dalej, ale żeby się dało go wykonać, dało się go sprzedać, żeby go ludzie chcieli, żeby go potrzebowali, albo żeby ich bardzo cieszył. Bo albo czegoś w życiu potrzebujesz, no zazwyczaj czegoś potrzebujesz. Tylko potrzebujesz na przykład do pracy, potrzebujesz coś oznaczyć, potrzebujesz coś napisać, coś takiego, tak? Ale możesz jeszcze potrzebować się zabawić. Potrzebujesz mieć jakieś endorfiny, jakiś przypływ, jakieś zabawy, jakieś fama. Zapytasz, jaka naklejka byłaby jeszcze taką uciechą, nie? Dużo ludzi nakleja sobie na samochody logo jakiejś grupy. Grupy, do której przynależy, powiedzmy, tuningowców, tak? Albo drifterów na ręcznym, czy tam sliderów na ręcznym, różnie to zależy, czy masz przedni napęd, czy tylny napęd, nie? To zależy od tego. Właśnie musi być jeszcze takie coś, że jeśli wykonasz tę naklejkę, będzie wiadomo, że to jest od ciebie. Fajnie by było, gdyby to było twoje logo, nie? Bo wtedy ktoś ci płaci za to, że mu dasz swoje logo, no sobie to przykleja, gdzie tam chce, obojętne. I jeśli nawet ktoś by to skopiował, to jest to twoje logo. To jest dla ciebie reklama. Na przykład, jaka to jest naklejka, która jest czyimś logo i inni ludzie je kopiują. Znaczy ludzie, inni producenci, inni naklejkowi masterzy, że tak powiem, nie? Kto to jest? Jaka to jest naklejka? Na pewno widziałeś Kena Blocka. Ken Block ma kilka firm, jeśli się nie mylę. Mogę być w błędzie, może mnie to poprawić. I Monster Energy jest jedną z nich. No i na przykład taką naklejkę dzieciaki świetnie, bardzo się, znaczy nie tylko dzieciaki, bo wiele to widziano na motocyklach, na samochodach i tak dalej, nie? Te trzy pazury, nie? Bardzo prosty wzór do zrobienia. To jest, po pierwsze, ktoś to sobie wymyślił, tylko że za tym wzorem stoi wielka firma. Wielka firma, która produkuje napoje, nie? Bo tylko Monster Energy to jest chyba tylko napój, nie? Ale jest to wzór, który ludzie rozpoznają, nie? I który daje pewien fan, nie? Mam takie pazury, tu sobie tak leję, nie? To ja nie wiem już do końca, co jest w tym Monster Energy, ale niektórzy ludzie sobie to naklejają. No i taka firma Monster Energy raczej chyba nie produkuje naklejek. Ja nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego jest tak, że firma, która produkuje jakiś, jest znana, nie? Produkuje jakiś taki ogólnoświatowy produkt i robi jakiś naklejek, koszulek, smyczy, nie wiem, jakiś taki, powiem, że badziew, tylko takiego jakiś takich upominków, takiej jakiejś rzeczy na co dzień. Może ołówek z takim logo, może to by był głupi pomysł, ale nie wiem, może się to sprzeda, nie? Może to podwoi, potroi zyski takiej firmy, nie wiem, obojętne. Ale teraz tak, Monster Energy nie robi tych, nie robi tych naklejek i robią te naklejki ludzie tacy jak ja, czy tacy jak inni, którzy gdzieś tam są i produkują swoje naklejki i oni są w stanie to sprzedać. No i automatycznie robią taką reklamę, niechcianą reklamę w ogóle, bo tego nikt nie chce, nie wiem dlaczego, ale to już jest pytanie do dyrekcji takich firm, dlaczego oni nie chcą, żeby ludzie wykonywali, żeby sprzedawali i tak dalej te logo, tak? Wiadomo, wywalili kupę kasy na to logo, żeby to wykonać i cały ten branding i to wszystko kosztuje, tak? I oni nie chcą, żeby to ktoś sprzedawał, ale to i tak ludzie chcą i zawsze to jakoś tam, no, ktoś tam zawsze na boku będzie to robił. No i jest to taką reklamą. No i właśnie o tym mówię. Jeśli ktoś by moje logo kopiował chętnie, bo by myślał, że o, ten to robi fajnie, to na pewno te swoje naklejki to ma drogie, to ja sobie będę kopiował, przecież to jest fajny pomysł i też sobie na tym zarobię, nie? Ja myślę, nie ma problemu. Kopiuj sobie, kuźwa, zajebiście, no ktoś mnie kopiuje, no kurwa. Rozumiesz? Jest to tak darmowa reklama,
że raz, że ktoś na tym zarobi. Ja mu nie muszę płacić, on sam zarobi. On sobie sam zrobi moje logo, jakoś się tam skopiuje, nie będzie to oryginałem, nie będzie to w ogóle podobne, ale jeśli jest kojarzone z moją firmą, to i tak to jest darmowa reklama. To jest to tak, takie coś byłoby mi bardzo na rękę. Że jeśli ktoś mój produkt kopiuje, to ja wiem, że moja naklejka się rozchodzi, że mój message taki idzie w świat. Drugim przykładem takiej naklejki jest naklejka Hunigan. To taka w nawiasach kwadratowych, Hunigan. No przecież to jest też proste do zrobienia. To jest jakaś ściąga, no, która jest normalnie, bo w systemie każdy, nie? I tylko nawiasy takie, banał. Kopiujesz, wchodzisz, pyk, ciach, robisz własną jakimś tym, jakąś inną ściągą, jest identyczna i jest Hunigan i wszyscy Hunigan, nie? I to właśnie było tak, że jest jakaś tam strona, jest jakaś tam firma, która się coś ma w nazwie Hunigan czy coś takiego. Nie wiem, możesz mi poprawić, to jest trochę nieistotne, ale rozumiemy, jak to wygląda, nie? I że jest Hunigan. I ktoś tam na stronie, gdzieś to kiedyś widziałem, że oni sprzedają również takie naklejki. Tylko oni sami wrzucają ten logo jako bitmapę, jako JPG i że możesz sobie tam tą naklejkę kupić. Tylko to jest proste do skopiowania. Każdy sobie wchodzi na tą stronę, zamiast kupić, sobie kopiuje i później szuka takiego mnie, takiego kogoś. Słuchaj, zrób mi taką naklejkę, bo oni tam mają za 10 funtów, ja się dam 5. Rozumiesz? I tak to działa, tak ludzie, no może nie wszyscy, bo może tam dużo ludzi kupuje u niego. Ja to ten, jak to naprawdę polecam kupić od kogoś, kto ma tą swoją naklejkę i daje jakiś message, na przykład jakiś youtuber, nie? Ma swoje naklejki, on je robi sam i on wie, że jeśli to sprzeda, to on zarobi, ma kasę na youtuberomaniu, na swoim logo i tak dalej, nie? Ale ten Hunigan to jest właśnie czyjaś naklejka, ktoś ją kopiuje i tak, jeśli to skopiuje, to idzie ten message, że ten Hunigan jest taki fajny. Robi taką otoczkę jeszcze jedną obok tego youtuberowania tych samochodów, tych driftowozów. Rozumiesz? Jest to bardzo fajny pomysł. Jeśli ja bym wpadł na taki jakiś pomysł, że ludzie by kopiowali jakiś mój produkt, który automatycznie by mnie reklamował, jestem ustawiony. I nawet nie muszę na tym zarabiać, ale sam fakt, że ludzie będą do mnie przychodzić i będą pytać, dlaczego oni to kopiują, nie? Znaczy, nie będą pytać, tylko przyjdą popatrzeć. Czemu mam w leporamę? Co to znaczy? Idę to zobaczyć, googluję, nie? Szukam informacji, o co chodzi. Będę po prostu wyszukiwany, nie? I no dalej, no i teraz wróćmy do głównego wątku. Jak zarobić 1 000 000 złotych na naklejkach? Zarysowałem Ci taki całokształt, jak to wygląda. Jak się to produkuje, jak to działa, mniej więcej co się sprzedaje. Teraz jak zarobić 1 000 000 złotych na tym? No, pomysłów może być mnóstwo, ale dam przykład taki, że na mojej stronie nie ma ograniczenia, ile produktów sprzedam. Myślę, że jeśli ktoś, dużo osób wejdzie na tą stronę, to może się strona zawiesić, tam serwer się wywali. To się zdarza, tak, w internecie. Ale nie ma limitu. Czyli jeśli ktoś dzisiaj kupi 145 tysięcy naklejek, no to zapłaci mi jakieś 3-4 razy więcej niż ta ilość kupionych naklejek. Bo naklejka kosztuje powiedzmy 2 funty, 3 funty, 4 funty. Jeśli kupi ich 100 tysięcy, to ile jest kasy? Policz sobie szybko, tak? I jest to w funtach. Więc 1 000 000 złotych to jest naprawdę tyle. Według mnie, według tego systemu, który Ci pokazuje, że to się da zrobić. To się nie da teraz. Ja tego nie potrafię na jutro zrobić. Ja nie zarobiłem 1 000 000 na tym, ale ja czuję, że to się da zrobić. Że to się da zrobić, tylko trzeba mieć właśnie tą jedną, przynajmniej jedną naklejkę, którą się sprzeda powiedzmy 1 000 000 razy. 1 000 000 razy, czyli naklejka po złotówce. No powiesz, że złotówka to jest nic, nie? Ale jak to sprzedasz 1 000 000 razy, to masz 1 000 000. Masz 1 000 000 złotych, tak? Wiadomo, minus koszty i tak dalej, ale mówimy jak zarobić 1 000 000 złotych, a nie mówimy jak zaoszczędzić, czy żeby cię zostało. Mówimy jak zarobić 1 000 000 złotych na naklejkach. Idziemy dalej. Jeśli sprzedasz naklejkę 1 000 000 razy, a jest na po funcie, no to tu już masz 5 000 000 złotych. Może to jest abstrakcyjna ilość 1 000 000, więc zejdźmy trochę niżej. Weźmy naklejkę po 2 funty. I tą naklejkę po 2 funty sprzedajmy 500 tysięcy razy.
no to mamy znowu 5 milionów złotych, ale sprzedanych pół miliona naklejek, bo każda kosztowała 2 funty. No to jak 2 funty, no to masz milion funtów znowu. Milion funtów to razy 5 w tym momencie to jest 5 milionów złotych. Rozumiesz? No to idźmy jeszcze dalej. Jeśli pół miliona naklejek sprzedać, to jest problem. No to sprzedajmy 250 tysięcy naklejek. 250 tysięcy naklejek po 4 funty. Nie? Więc jest to znowu niższa ilość sprzedanych, ale wyższa cena za sztukę. No i teraz kwestia znowu, no 250 tysięcy, no to chyba jeszcze sporo, nie? Więc sprzedajmy 100 tysięcy, powiedzmy już tylko 100 tysięcy naklejek rocznie, tak? I nie każda naklejka kosztuje 5 funtów. No to już masz 500 tysięcy funtów, a na polskie to jest, jeśli się nie mylę, 2,5 miliona złotych. 100 tysięcy już, rozumiesz, z miliona zeszliśmy do 100 tysięcy. No i teraz dalej, jeśli 100 tysięcy naklejek rocznie to duża ilość, więc powiedzmy, zejdźmy do tych 10 tysięcy naklejek. 10 tysięcy naklejek sprzedanych po 10 funtów każda daje ci znowu astronomiczną kwotę. Więc nie jest to tak, że jeśli ktoś robi u siebie w domu jakiś tam produkt, że on na tym nie zarobi, że on na tym nie zarobi porządnej kasy, bo jeśli ja już mam coś chyba 500 transakcji na eBayu, z czego większość była powyżej funta, bo najniższa to jest 0,99, chociaż jeśli sprzedam coś za 0,99 na eBayu, czy to za tego funta, to ja dostaję z tego 10-20 pi, bo to są wszystkie koszty, nie? Dla ciebie, dla klienta wchodzisz na eBaya, patrzysz, jeden funt, o, fajnie, tanio, nie? A taki producent to dostaje z tego 20 pi. Nawet chyba nie. Nawet chyba mniej. Ale to już nieistotne. Dlatego w eBayu lepiej sprzedawać coś droższego, tylko znowu to się musi sprzedawać, ale żeby na tym zarobić, nie? Więc jest to całkowicie możliwe. Tylko kwestia wybrania odpowiedniego wzoru. Takiego, który się sprzeda, który jest fajny, który jest śmieszny, który jest potrzebny ludziom. I na takie naklejce można bić kokosy. Jeśli trafisz do dzieci, jeśli trafisz do z tym wzorem, jeśli trafisz do dzieci, jeśli trafisz do rodziców tych dzieci, to jesteś ustawiony. Jeśli trafisz do grup motoryzacyjnych, nie wiem, jakichś jeszcze innych, gdzie nikt nie robi dla nich naklejek, jesteś ustawiony. W czym jest problem? W czym jest problem, że tego miliona się nie zarobiłem? Bo chyba nie zarobiłem. Nie kojarzy mi się, żebym taką sumę miał na koncie. Jeśli, jak ostatnio sprawdzałem. Problem jest w tym, jak to jest problem każdej firmy, czy z początku, nie? Jak się rozkręca dopiero. Problem jest taki, że ludzie o tobie nie wiedzą. Ludzie nie wiedzą o małych firmach, o takich, które coś produkują, coś sprzedają. Oni o tym nie wiedzą, no bo jak? No, dzisiaj mamy taki przepływ informacji wszędzie, przez te social media i tak dalej, że jest bardzo ciężko się przebić. Nawet jeśli nie, że się przebić, ale żeby znaleźć tego klienta, który jeszcze innych, który twojej konkurencji nie zna. On przyjdzie do ciebie, bo ty się mu pojawiłeś, tak? Tylko kwestia, jeszcze go zatrzymać i ze sobą przywiązać, że tak powiem. I da się to zrobić, tylko to kosztuje. To kosztuje tyle, ile duże firmy płacą za pozyskanie klienta. I na przykład, jeśli ty sprzedajesz naklejkę za 2 funty, bo myślisz, no to jest dość tanie, tego nie trzeba się napracować, a jeśli za 2 funty, to i tak dobrze zarobię, nie? Tylko jeśli ty sprzedajesz za 2 funty, to później myślisz, o, tu pójdę po reklamę, wykupię sobie gdzieś reklamę, nie? No, w jakichś social mediach, tylko tam wszędzie wszystko kosztuje tyle, że musiałbyś ten naklejek sprzedać na już po 10, 20, 30, a nawet 100 naklejek, żeby zapłacić za jednego klienta, którego pozyskać z tych social media, z Google, czy jakoś tak. Jest to tak drogie, bo większe firmy, które sprzedają naprawdę tony takich jakichś produktów, obojętne, jeśli mają keywordy takie same jak twój, to jesteś na przegranej pozycji, bo oni potrafią zapłacić o wiele większą kasę za to, żeby klient właśnie przyszedł do nich, a nie do ciebie. No tak działa konkurencja, tak działa reklama w Google'ach, w Facebooku i tak dalej. Więc
Tutaj jest właśnie problem, że ludzie ciebie nie znają. I to nie jest tak, że chodzisz z jakimś tam sztandarem, jakimś tam tym, rozumiesz, rozdajesz ulotki na mieście, bo grupa docelowa może w ogóle być w innym miejscu. Na przykład nie jest w centrum miasta, tylko jest na przykład pod Tesco. Jest pod jakimś, na jakimś parkingu, nie? Tylko znowu nie wiesz kiedy. A na przykład nie musisz, żeby tam wiedzieć, kiedy tam są. Może być tylko weekend, nie? Ale mogą być w tygodniu. Grupa może się zbierać tylko we wtorek, nie? No i teraz kwestia, jak do nich dotrzeć, jak ich znaleźć. No to musisz jeździć po mieście, no to znowu kosztuje, nie? Tylko teraz właśnie zależy od tego, jak do tego podchodzi, do tego, do tej swojej firmy, że ludzie cię znajdą i nie wypłacisz więcej niż zarobiłeś. No tu jest myk, żeby zarobić tyle, żeby ci wystarczyło na materiały, na narzędzia i tak dalej. I żebyś się po prostu żebyś miał pieniądze na to, żebyś nie musiał cały czas dokładać. Bo to jest właśnie myk, nie? No i na koniec, no, chciałem podsumować, że jeśli znajdę tam jedną naklejkę, znajdę ludzi, którzy by mną chcieli, będę zarabiał tyle kasy, że nie muszę nigdzie do pracy iść, że będę zarabiał z tego miejsca, gdzie siedzę. Ja tu mam komputer jeden, drugi, nie? Będę zarabiał z tego miejsca taką kasę, że ty czy ja nawet bym się nie spodziewał, nie? Więc jeśli uważasz, że ten filmik był pouczający, zostaw kciuka w górę lub kciuka w dół, jeśli to była kompletna kicha. Możesz zasubskrybować mój kanał i mam nadzieję, że zobaczysz mnie w kolejnym filmiku, w którym zdradzę ci może jakiś sekret lub po prostu nagram jakąś recenzję. Zapraszam, pozdrawiam, trzymaj się.